Witajcie, z tej strony Sandwich. To już piąty odcinek z serii Sterali. Mam nadzieję, że poprawiła się jakość mikrofonu, bo próbowałem wiele rzeczy, ale przez to też będzie słychać głośno myszkę. Więc jak wam nie będzie przeszkadzało, to spoko. Jeszcze zobaczę, jak to na nagrywkach będzie wyglądać i może coś zmienię, może nie. Jeszcze zobaczymy. To świat Mr. Sandwich. W tym odcinku chciałem szybko iść do kopalni, żeby pozbierać jakieś minerały albo jakieś inne bardzo fajne rzeczy. Poza nagraniami, kopiąc, tam na dole znalazłem bardzo fajną kopalnię i w tym odcinku zamierzam się do niej dostać. Trochę to nam zajmie. Dobra, już jesteśmy. Tutaj tak ładnie to wygląda, już sobie oświetliłem pochodniami. I tutaj mnie jeszcze nie było. O, dobra, nie straciłem życia, spoko. Mam jeszcze te świetliki i zobaczmy, co tam jest. Hop. Dobra, widzę już jakiegoś slajma. Lepiej przeszukuję łuk. I hop. Nie tracę życia. Ciekawe. I widzimy, tam jest serduszko. To będzie pomocne. Tak, najpierw zleję tą piranię. O. I gdzieś jest ten slime? Tam upadł? Nie. Jakby zniknął. Nie ma go. Ale my za to mamy serduszko. I dodatek do życia. Jak miło. Tu gdzieś się kręci ten slime. O. Puh. Nie no, nie dosięgnę go. O kurde. Dobra. Na szczęście serce z nich wylatują, to też spoko. No i to tyle z tej nowej kopalni. Muszę kopać dalej najwyraźniej. Albo... zobaczymy się po cięciu. Dobra, już jesteśmy na krańcu poznanej przez nas mapy. Ja muszę sobie tutaj dobudować, żeby jakoś wejść do góry. Dobra. No. I to po prostu idźmy dalej. Zobaczyć, co jest za drugą stroną tej góry. O, duże drzewo. Zazwyczaj w takich dużych drzewach jest jeszcze coś w środku, ale ja widać takiego szczęścia nie mam. Po prostu się przez nie przekopnę i tyle. To jest zwykłe drewno, nie jakieś mroczne, które akurat zebrałem i... no to drewno mroku jest spoko. Na przykład, jak wcześniej widzieliśmy, mieczek z tego drewna jest lepszy niż tam cynowy. Co nie? No, no to zaraz jak mnie zabiją, no to kończymy odcinek, ale ja sobie z nimi poradziłem. Oj, jak widzimy, zbieramy z nich soczewki. I prawdopodobnie w kolejnych odcinkach, jak już zdobędę ich na tyle sporo, będę mógł przyzwać bossa w Cthulhu. I będzie zabawa. No, czyli mamy plany na kolejne odcinki. Pierwszy bosik. To tu już sobie wezmę tu żelazo, tylko już goście przyszli. Dobra, dobra. Coś tutaj jest. No, jest jakaś większa kopalnia. No i kolejne zombiaki cholerne. O, ja, ty, ludzie, znaleźliśmy pomieszczenie za złotą skrzynią, jesteśmy teraz bogaci normalnie. Tylko sobie odnowię HP i zobaczymy, co jest w tej pięknej skrzyni. Kolce do butów pozwalają zjeżdżać po ścianach. To może być pomocne. To chyba będzie tak, że będziemy wspinać się na ściany i tak jakby... ześlizgiwać będziemy się z nich. No. Mikstura powrotu, tak, będziemy na razie zbierać. I weźmiemy też skrzynię. Bo czemu nie? Coś jeszcze jest? Dobra, nie będę się kopał, wróćmy na górę po prostu. Zobaczmy, co jest jeszcze dalej. Hop, hop.
pewnie też nic nie ma. No, ale lepiej sprawdzić. Może jednak coś będzie. Tak jak z tamtą skrzynią. Dobra, widzimy coś. A to tylko te garneczki i co? Mikstura sowy. Zwiększa widzenie w nocy. No to w sumie będzie pomocne, ale no na bossie na razie, no bo co? Widzimy na razie wszystko w nocy. Tym jeszcze mikstura została z tych garnców. Tylko wezmę tego zombiaka i wszyscy do góry. Kurde. Jeszcze będziemy musieli udekorować domek. Kurde, no. Co z tymi zombiakami nie tak? Dobra, niech se tam pójdzie. Musimy udekorować domek z tych bloków cukierkowych, bloków sosnowych. I nie. Ty badian. Nie wiem, o co z nimi chodzi. Się rzuca tylko. One widać słabe, bo ostatnio rzucałem nimi i od razu przegrałem. Znaczy zginąłem. No i dupa po prostu. Idźmy dalej. Dobra, już zaraz się zrobi dzień. To bardzo szczęśliwa chwila. Zrobię sobie jeszcze strzały. Idźmy dalej. Widzicie, dzięki temu tak śmiesznie się odbijemy od tych skał. Zobaczcie. Chwila. Widzicie? No, takie przedmioty są bardzo pomocne. Znajdziemy jeszcze takich innych, fajnych. To będzie jeszcze lepiej. I skrzyń więcej. O, widzę tam przepaść. Kurde, boję się, że zginę. Muszę sobie zrobić jakoś tak. Ale duże drzewo. Dobra, po prostu przejdę prosto. Później się tym zajmiemy. Albo nigdy. Hehe. No i tu też będzie się trzeba wspinać. Zdejmę to duże drzewo. Bo zbyt fajnie wygląda. No, co on zrobił? Zeskoczył we mnie. Gdzieś niepełnosprawne są te szlamy, zombiaki wszystkie. Co to ma być? Dobra, kolejna skrzynia. A, kolejna sznurówka. No to nie dzięki. Wezmę tylko ze strzały i potionki. O, i przecież mam jeszcze to, zapomniałem. Mogłem sobie przecież pomagać tym. Siup. I siup. Nie no. Zrobię sobie tak. No. No i jak to dobrze wygląda? O, no nie w tą stronę. No, widzę jakieś pole ze słonecznikami. Asy je zniszczę. Po co tutaj słoneczniki? Mi będą bardziej potrzebne przecież. Tutaj jakaś dziura się śmieszna zrobiła. Czy to przypadek? Czy taki generator mapy? Zejdźmy tam na dół. To Excalibur. Pyk. No i nie ma miecza. Co? Nie! O nie, ja wiem, o co w nim chodzi. Szybko teleportuję się do domku. Przyjdzie tutaj, czy nie? Jest, jest. O cholera, czyli jednak Eye of Cthulhu nie będzie pierwszym bossem, prawda? Cholera. A teraz będę spamić tą myszką. Przepraszam za wasze uszy. No nie, skończyły mi się te strzały. Zaraz mi się skończą wszystkie. Dobra, jakoś sobie z nim poradzę. No nie. No co to jest? Nie, 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 no kurde. No co za gówno? Mi mikrofon spadł.
No ja se kopię, a tu nagle jakiś szlam przychodzi. O Jezus. Dobra, chociaż trochę złota zyskaliśmy. Kurde. No szkoda, że go nie pokonaliśmy. No już nie miał połowy życia. No ja nie mogę. CJ doświadcza wypatroszenia przez król szlam. Fajnie. Co ja będę w każdym odcinku ginął? Dobra, wiem co zrobię. Zamiast tej skrzyni będzie ta. Bo pasuje. Tu mam tą skrzynię. A tak od dla beki. Spróbuję zrobić tak. Dobra, taki ekwipunek mi w sumie pasuje. Chodźmy gdzieś dalej, z dala od tych pieprzonych szlamów. No i co ja mam teraz zrobić? Byliśmy tak daleko. No pochodnie mogę zrobić, ale po co marnować? Dobra, mi się nie chce grać. Ja... Co mam przebywać tak długą drogę? Coś przychodzi i mnie zabija. Co to ma być za gra? No, tylko wstyd i gówno. Dobra, po prostu zakończmy na razie odcinek. W następnym jeszcze spróbujemy coś zrobić. Ale nie wiem, nie planuję, może nawet skończę tą serię, bo to naprawdę bez sensu. To narka.